Pieniądze nawet 15 sekund. Z konta na konto, z banku do banku. Zapytaj o Bluecash w swoim banku lub wejdź na bluecash.pl. Zatrzymaj prawdziwe piłkarskie emocje. Ustrzel super nagrody w promocji Tym Marku. Szczegóły na www.tymmark2012.pl. Kontrola lotów straciła kontakt z samolotem pełnym podróżnych. Znajdujący się w pobliżu amerykański samolot nasłuchiwał dramatu, jaki rozgrywał się na pokładzie lotu 123. Doniósł, że widzi ogień w górach w odległości 100 km na zachód od Tokio. Jeden z pilotów C-130 stwierdził potem, że skierował helikopter ratunkowy na miejsce katastrofy. Amerykańscy Marines byli gotowi ruszyć w stronę płonącego wraku, ale kazano im wracać do bazy. Rywalizacja między różnymi japońskimi służbami ratunkowymi doprowadziła do zamieszania i opóźnienia ich dotarcia do czekających na pomoc ofiar katastrofy. W nocy na miejsce przybywają japońskie siły obrony cywilnej. Pilot śmigłowca, kapitan Isuzu Omori, odnajduje wrak samolotu i przekazuje informacje do bazy. Mineo Kayama, Wiktor 107. Widzę płomienie w 10 miejscach, na obszarze około 300 metrów kwadratowych. Czy ktoś przeżył? Żadnego śladu żywych ludzi, słaba widoczność, zbyt dużo dymu. Możesz wylądować? Nie mam szans. Spoczywa 45 stopni na chwilę. Nie ma gdzie wylądować. Wszędzie się pali. Nie widząc żywych ludzi i nie chcąc ryzykować nocnego lądowania, kapitan Omori wraca do bazy. Również ekipa ratowników. Nie spodziewając się znaleźć nikogo żywego, ratownicy zatrzymują się na noc w wiosce oddalonej o 68 km od miejsca katastrofy. Tu jest pad samolotu, nie pojechał. Pasażerowie lotu 123 są w stanie agonii. Ostatnie minuty lotu 123 stają się jasne. Boeing 747 utorował sobie drogę wśród drzew nieopodal Osutaka, jednego ze szczytów na północ od góry Fuji. Samolot w końcu uderzył w zbocze oddalone o kilkaset metrów i wybuchł. Wrak wraz z pasażerami na pokładzie spadł ze stromego zbocza góry. Minęło 14 godzin od katastrofy. Na miejsce przybywają japońskie siły obrony cywilnej. Mają do czynienia z najgorszą w historii katastrofą lotniczą. Zszokowani widząc, że ktoś przeżył. Tą osobą jest niepracująca tego dnia stewardesa Yumi Ochiai, która nie poddaje się. Nie jest jedyna. Ratownicy znajdują w koronie drzewa
12-letnią dziewczynkę i sprowadzają ją bezpiecznie na dół. Przeżyły jeszcze dwie osoby. Młoda matka i jej 8-letnia córka. To istny cud. Jak tym czterem osobom udało się przeżyć? Uważa się, że ludzkie ciało jest w stanie znieść przyspieszenie 25-krotnie większe od siły przyciągania ziemskiego. Jednak inspektorzy donieśli, że biorąc pod uwagę prędkość, z jaką samolot uderzył o ziemię, pasażerowie siedzący z przodu samolotu doświadczyli przeciążenia równego ponad 100 g. Ranni zostają przewiezieni do szpitala w Fujioka City. Niebawem okazuje się, że wszystkie cztery osoby, które przeżyły katastrofę, siedziały w 7 ostatnich rzędach. Dzięki temu przeżyły. Z tyłu siła przeciążenia była znacznie mniejsza.